Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj odcinek specjalny z okazji 50 tysięcy widzów. Także na początek chciałem podziękować wszystkim, którzy wrzucili tego suba, dawali łapki w górę, byli aktywni przez niemal 3 lata. Już prawie 3 lata jesteśmy na tym kanale, także dziękuję wszystkim bardzo. I dziękuję bardzo mojej dziewczynie, która na co dzień mnie bardzo wspiera, pomaga też przy grupie. I naprawdę duże wsparcie, także dziękuję bardzo. I cóż, dzisiaj taki odcinek specjalny będzie się chyba nazywał 50 twarzy Kondzia, zobaczymy jak to zatytułuje, ale będzie jeszcze kilka innych specjali. Zobaczymy, na dniach myślę, że będzie jeszcze jeden odcinek, a może za tydzień, dwa kolejny specjal. Także miłego oglądania i piszcie w komentarzach od kiedy mnie oglądacie i od kiedy, od jakiej serii. Też będzie dzisiaj taki odcinek specjalny, w których będzie 50 różnych serii. Więc piszcie w komentarzach, która, od której zaczęliście. I w sumie mam dla was takie wyzwanie. Piszcie w komentarzu wszystkie 50 twarzy, z której gry pochodzą te urywki. Piszcie i jaki strój, jakiego bohatera. Wszystko piszcie w komentarzu. Myślę, że będzie jakaś nagroda dla osób, które zgadną. Zobaczymy, zobaczymy. Jakoś to rozwiążę. Ale to tyle. Dzięki bardzo i teraz lecimy do 100 tysięcy. Może się uda w tym roku. Także wrzućcie jeszcze łapkę w górę, jeśli wam się podobało. I miłego oglądania. Cześć, witam was Kondzio w pierwszym odcinku Risen 3 Władcy Tytanów. Przypomnę, że akcja dzieje się między wydarzeniami z Hobbita i Władcy Pierścieni. Co jest? Dawaj, ostatni raz. Jest. Get a little selfie. Sure, right into the camera. There we are. Awesome. Don't worry about a thing, my boy. O, to jest dobre. Masakra. Oj, oj, może przeżyjesz tą noc, ale dalej bez jedzenia będzie ciężko. No ale tutaj się ginie co po chwilę, to jest normalne. Dobra. Tutaj ktoś jest? Jest. Awans nawet. Ja pierdolę, on jest mocny. Yeah. Dobra, teraz się rozebrałem. Zobaczymy, tam są moje punkty. No i teraz najważniejsze. Wojownik, mag, złodziej, Żyd. Chyba zagramy Żydem, musi być beka. Dobra, gramy Żydem. A ten co taki? Ciemny kurwa. Dobra, zaczynamy tą imprezę już na maksa. I guess. Kaer Morhen. Pięknie. Ha. Czas na chillout widzę. No dobrze. Hello, I'm Batman. O nie. Idzie grubo. Leć, Adam, leć. Dobra. Idę się rozejrzeć chyba za jakimś gnatem. Trochę kasy już jest. Czas sobie coś kupić. No, ostatnia szansa. Yeah. Wygramy to? Yeah, jeszcze się udało. Zajebiście. To było coś. Comeback. No, teraz się udało. Jedziemy na samą górę. Ach, zamek. Fuck, a taką miałem fajną kurtkę już. Uśpić go i teraz wysłać do bazy. Oczywiście to później na misji się przyda. Teraz to jest taki trening, zobaczcie to. I leci balonem. I nie ma go. Jak zginę to koniec.
90? Dobra, uda się, nie? Yeah! You the power of the dark side. No to nieźle się udało. Gdzie jest moja krypta? Tu. Zapierdalamy! Na pewno tu? 9 sekund, 8 sekund, 7? Dawaj! Poszło! Luke, nie uciekaj przede mną! Przejdź na ciemną stronę! Może się napijemy? Geralt? Geralt? Olgierd? Olgierd? Zejdź do kanałów. No i Han Solo! Han Solo przecież prowadził cały wątek, można powiedzieć. To jest też ciekawe. Taka pałeczka teraz przekazana. Myślę, że już w ósmej części skupią się na Rey. I na Kylo Renie, bo jeszcze dojdę do Kylo Rena. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze mamy nejdy. Ufa! Halo! Co się dzieje? Ej, może tu? Release the Kraken. No pewnie. Release the crack. Fajne. Dobra, pucha jest. Pierwszej osoby. O kurde. Ale tu jest ciężko. Chyba mam za dużą czułość. Fuck. Prędkość. Chociaż chyba lepiej się strzela, wam powiem. Ej, podoba mi się, kurde. Fajne. Dawno w sumie nie było asasyna. Aż rok. Na razie się rozkręca. Podobno ta odsłona jest dosyć długa. Ale pięknie. Czekajcie, tu trochę piździ. Idziemy. Trzeba się ubrać. Gwincie w pokoju! O, i teraz mamy taki segment podróżniczy. Chęcią na to odpowiem, bo jest w sumie o czym. Nie no, spoko, gierka jest spoko. Na pewno ma potencjał, zobaczymy jak to wykorzystają, czy to będzie jakaś fajna fabułka. Cokolwiek, czy to jest takie bardziej MMO. Strzała i ninja. Windia! Ja pierwsze, co to jest za wyraz w ogóle? Windia! Nie no, ładnie wygląda. Zrobić maczuga. Pewnie, że zrobić maczuga. I to będziemy musieli podpalić. Ja cię kręcę. Nie możesz nic trafić, majtku. Ale fajnie, że można wybierać, nie? To jest nowość w sumie. Jest, zabiłem Greedo! Idę na jakichś takich zwykłych rebeliantów. Pobawimy. Dobra. Bierzemy auto. Piąć do pociągu! Dzień, 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 dzień. Ale beka. Rozwalisz to? Nie. Może się za tego przebiorę. Pan nie sobie tutaj leży. Nawet się nie mogę za ciebie przebrać. No fuck. Ale poszedł. Spoko. Można się odetchnąć. Kręty miecz dostałem. Zobaczmy. Wyposażenie. O, luto. Zobaczycie Dengara, jaki jest rzeźnik. Naprawdę. Mogę przytrzymywać i teraz mamy taką mocniejszą, nie? Już trochę sobie pograłem i zobaczcie ten blaster. Jaki szybciutki. Nie? Zajebisty. Blaster jest zajebisty. No dobrze, jesteśmy teraz w Corvo Bianco i przebrałem się bardziej już w strój Manticory, zobaczcie. W miarę podobne, więc tak, że zostaniemy chyba do końca gry. Witam wszystkich, ja jestem Kylo Ren i dzisiaj zagramy sobie
kolejną misję poboczną w LEGO Star Wars. Ottegański szturm i teraz wystąpię w roli głównej. Zaczynamy. Nie no, ogólnie będziemy na spokojnie robić, nie? We've got a UC in there. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Ale rewelacyjny matem. Tak, tak, wiem. Nie poszło mi. The fuck did you just say to me? Put the gun down, Burke. Takie coś. It's gonna take all four of us to bring down Marcano, so I don't want any more of this stupid bullshit. Wygląda zacnie, nie? Nie no, zajebiście. Kurde, świetnie, świetnie. Zaczynamy! Wszyscy gotowi? Ja też.